Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli moje plany czytelnicze na czerwiec. Jeśli chodzi o czerwiec, to nie mam do końca sprecyzowanych planów czytelniczych, ponieważ jest kilka książek, których nie udało mi się przeczytać w maju, które chciałam przeczytać i które być może przeniosę na czerwiec, ale nie będę Wam ich tutaj pokazywać. I do końca też ciężko mi powiedzieć, na co będę miała ochotę, ponieważ w ostatnim czasie strasznie mam ochotę na jakiś thriller i tak sobie myślałam, żeby właśnie jakiś thriller przeczytać. I może to będzie pierwsza książka, którą Wam pokażę, ponieważ mam jeden taki na mojej półce, który leży już dosyć długo, myślę, że ze 3 lata, a który ostatnio mi się przypomniał, ponieważ ta autorka wydała najnowszą książkę. I jest to książka Na skraju załamania, B.A. Paris. Ja nigdy nie czytałam żadnej książki tej autorki, natomiast słyszałam o nich bardzo dobre opinie, że to są właśnie takie dobre, trzymające w napięciu thrillery. I ostatnio wyszła Terapeutka, widziałam na Legimi i również pobrałam. Więc jeszcze nie jestem do końca pewna, czy będę czytać tę książkę, którą mam w formie papierowej, Na skraju załamania, czy właśnie Terapeutkę, czyli tę nowość, którą sobie ostatnio pobrałam na półkę na Legimi. Jeśli chodzi o Na skraju załamania, to mamy tutaj historię kobiety, która kiedyś przejechała obojętnie obok kobiety siedzącej w samochodzie i okazało się, że ta kobieta zginęła, zmarła. No i to ją prześladuje od tej pory, ona nie może się jakby z tym pogodzić, nie może się od tego uwolnić. Nie pamięta takich najprostszych rzeczy i gnębią ją straszne wyrzuty sumienia, tak więc właśnie o tym jest ta książka. I tutaj na odwrocie jest takie pytanie, czy skoro nie może zaufać sobie, to czy może ufać komukolwiek? Tak więc tak właśnie przedstawia się mniej więcej zarys fabuły tej książki, natomiast jeżeli chodzi o Terapeutkę, to jeszcze do końca nie wiem, bo nawet się nie zainteresowałam, szczerze mówiąc. Po prostu zobaczyłam tę książkę, wiem, że ta autorka jest znana i lubiana, więc sobie pobrałam i przypomniało mi się o tej książce. Także myślę, że raczej jednak będę czytać najpierw Na skraju załamania, a potem, kto wie, może właśnie sięgnę po inne książki tej autorki. Jeżeli czytaliście B.A. Paris, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej myślicie. Czy to rzeczywiście są takie dobre thrillery trzymające w napięciu, które naprawdę warto przeczytać? Bo tak jak właśnie wspomniałam, mam ostatnio ochotę na coś w takich klimatach, więc ewentualnie, jeżeli jakiś super fajny thriller, nie kryminał, raczej thriller, możecie jeszcze polecić, to też dajcie znać. Myślę, że rozejrzę się jeszcze za jakimiś tytułami w tym gatunku. Kolejna książka to coś, co Wam pokazywałam ostatnio w moim book haulu, a jest to Mireczek Aleksandry Zbroi. I jest to jedna z tych książek, które na pewno chcę przeczytać w tym miesiącu. Myślę, że zabiorę się za nią w pierwszej kolejności chyba tak naprawdę, może już dzisiaj, bo dzisiaj właśnie skończyłam książkę, którą czytałam. Jest jeszcze maj, ale być może już się za nią zabiorę teraz i będę sobie ją po prostu kończyć na początku czerwca. To jest książka, tak jak już wspominałam właśnie w book haulu, taka autobiograficzna autorki, która wspomina swoją relację z ojcem alkoholikiem i to, jak to się odbiło na jej dzieciństwie i na jej dorosłym życiu. Bardzo trudna książka, ale również zbiera bardzo dobre opinie, dużo ludzi ją poleca, także jestem ciekawa, jak ja ją odbiorę. Teraz tak patrzę na kolejną książkę, którą sobie wybrałam na czerwiec i zupełnie przypadkowo, w ogóle tego nie planując, okazało się, że wybrałam dwie książki, które mówią o relacji ojca z dzieckiem, a przecież w czerwcu mamy też Dzień Ojca, także no widzicie, jak się złożyło. A ta druga książka to jest Tato Williama Whartona. Tę książkę wybrałam z tego względu, że byłam ostatnio na takim spotkaniu klubu czytelniczego, tak to można nazwać, u siebie w mieście. Było to moje pierwsze spotkanie, natomiast te spotkania już się odbywają od kilku lat. I właśnie na kolejne spotkanie wylosowaliśmy książkę Tato. To jest książka, którą ja swoją drogą chciałam przeczytać już od wielu, wielu lat. Jeszcze gdzieś tam w gimnazjum wypisywałam sobie jakieś cytaty z tej książki. Pamiętam, miałam kiedyś taki notatnik z cytatami i właśnie gdzieś w internecie widziałam cytaty z tej książki i sobie je tam przepisywałam. Także naprawdę już bardzo wiele lat ta książka za mną chodzi. Jeżeli chodzi o samego Whartona, to czytałam kiedyś Ptaśka, natomiast czytałam go znowu, wydaje mi się, że dużo za wcześnie i nie do końca mi się wtedy spodobał, ale też wydaje mi się, że może nie byłam odpowiednio dojrzałym czytelnikiem wtedy jak na tę książkę. Dlatego bardzo jestem ciekawa kolejnego spotkania z tym autorem po latach, jak mi się spodoba. I jest to również książka z wątkami autobiograficznymi. Także podobnie jak właśnie w Mireczku Aleksandry Zbroi, tutaj również mamy osobistą relację autora właśnie z jego ojcem. I kolejna książka to coś, co też mam na półce od wielu, wielu lat i ostatnio jakoś strasznie dużo o tej książce słyszę i czytam i widzę, że jest strasznie wzruszająca, że ludzie mówią, że to jest taka książka do popłakania. A jest to książka Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Nie wiem, dlaczego ostatnio znowu zrobiła się jakaś popularna, albo być może, nie wiem, po prostu ludzie, których ja gdzieś tam obserwuję w internecie, ją czytali, ale po prostu ostatnio widziałam ją gdzieś tam w dużych ilościach rzeczywiście i stwierdziłam, że jest króciutka, więc może to czas, żeby ją przeczytać. Natomiast z tego, co słyszałam, to jest w ogóle chyba książka, która w ogóle powstała na podstawie filmu. Wiecie, nie odwrotnie, tylko właśnie książka powstała na podstawie filmu i że film w tym wypadku jest naprawdę dużo lepszy. Takie opinie słyszałam, natomiast sama jeszcze nie wiem, zobaczę. Filmu też nie oglądałam, także nie znam tej historii. To jest taka książka trochę o dorastaniu, o takim młodzieńczym buncie, ponieważ mamy tutaj grupę jakąś tam też elitarną, właśnie trochę jak w Tajemnej Historii, w szkole średniej tym razem, gdzie nauczyciel jest taki bardzo surowy, bardzo rygorystyczny, taki bardzo konserwatywny, bardzo przywiązany do tradycji, natomiast uczniowie, wiadomo, są młodzi,
bardziej dorastają, gdzieś tam się buntują. No i właśnie to ma być takie zderzenie tych dwóch światów. Zobaczymy. Niewiele wiem o tej książce i o tej historii, także jestem bardzo ciekawa, jak ją odbiorę. Dajcie koniecznie znać, czy uważacie, że rzeczywiście film jest dużo lepszy od książki i czy w ogóle warto tę książkę czytać, czy lepiej po prostu od razu obejrzeć film. I ostatnia książka w formie papierowej, ponieważ mam jeszcze dwa e-booki, które chciałam Wam pokazać. To jest coś, co kupiłam ostatnio na Vinted za jakieś totalne grosze, ale kupiłam tę książkę, ponieważ planuję na Dzień Dziecka taki film o książkach mojego dzieciństwa, o książkach, które czytałam jako dziecko, który ukaże się już za kilka dni, także mam nadzieję, że się ukaże. Także na pewno o tej książce tam również usłyszycie. A jest to książka Molly Moon, Niezwykła księga hipnotyzmu. To jest właśnie jedna z tych książek, w których ja się zaczytywałam za dzieciaka, które uwielbiałam i wypożyczałam z biblioteki, myślę, że kilkanaście razy. Natomiast totalnie jej nie pamiętam. Zarys fabuły jest taki, że mamy tutaj dziewczynkę wychowującą się w sierocińcu, która pewnego dnia znajduje właśnie tę tytułową księgę hipnotyzmu i odkrywa w sobie takie zdolności hipnotyczne. Okazuje się, że ona potrafi hipnotyzować ludzi właśnie. No i dzięki temu udaje jej się uciec z tego sierocińca i tam dalej są jakieś jej przygody, ale zupełnie nie pamiętam, co tam się dzieje. Pamiętam tylko wrażenie, jakie ta książka na mnie wywarła właśnie kiedy byłam mała. No i to wrażenie jest bardzo pozytywne, bo tak jak wspomniałam, wypożyczałam tę książkę wielokrotnie, czytałam ją na pewno więcej niż raz, także jest to jedna z tych książek mojego dzieciństwa i w związku z tym filmem właśnie postanowiłam sobie ją odświeżyć, przynajmniej pierwszy tom. Także jestem bardzo ciekawa, jak odbiorę tę książkę po tylu latach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o książki papierowe, natomiast tak jak wspomniałam, mam jeszcze dwa e-booki i jednym z tych e-booków jest coś, co kupiłam sobie jakiś czas temu na Amazonie i jest to książka Hot Bones bodajże, chyba taki tytuł, Colleen Hoover. I nawet ciężko mi tutaj powiedzieć o fabule, ponieważ z opisu wynika, że jest to książka bardzo podobna do wszystkich innych książek Colleen Hoover, ale to jest taki mój guilty read, ja uwielbiam książki Colleen Hoover, one są dla mnie takie naprawdę odstresowujące i takie totalnie niezobowiązujące, po prostu bardzo dobrze mi się je czyta, tak więc tę również przeczytam. A wiem, że ona ma jakoś koło wakacji wyjść w Polsce, natomiast ja już od lat czytam Colleen Hoover po angielsku, bo po prostu lepiej mi się tę autorkę czyta po angielsku i może z tego też wynika ta moja sympatia do niej, może po prostu w tłumaczeniach ona nie wypada aż tak dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tę historię, to mamy tutaj dziewczynę z biednej rodziny i chłopaka z bogatej rodziny, którzy gdzieś tam znajdują wspólny język, ale okazuje się, że ten chłopak ma jakąś mroczną przeszłość, także no tyle wiem z opisu tak naprawdę, nic więcej Wam nie powiem na temat tej książki. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Brzmi to z jakiegoś powodu trochę podobnie do książki It Ends With Us, jakoś tak mi się bardzo z tą książką Colleen Hoover kojarzy. No ale zobaczymy, być może zupełnie błędnie, być może to jest po prostu takie pierwsze wrażenie, pierwsze skojarzenie wynikające z opisu tej książki. A drugi e-book, który chciałabym przeczytać, to książka, która wychodzi trochę spoza takiej mojej strefy komfortu, ale ja już czytałam inną książkę tego autora i mam z nią bardzo dobre wspomnienia, bardzo mi się ta książka kiedyś podobała. A jest to książka Projekt Hail Mary Andiego Weira, czyli tego autora, który napisał Marsjanina, bardzo głośną książkę, która miała też bardzo głośną ekranizację z Benem Affleckiem chyba, no która po prostu była bardzo popularna i właśnie tamta książka strasznie mi się podobała. Pamiętam, że się naprawdę świetnie przy niej bawiłam, mimo że jest to science fiction, więc coś nie do końca w moich klimatach, tak więc takie naprawdę duże wyjście z czytelniczej strefy komfortu. Ta najnowsza wydana w Polsce książka tego autora opowiada historię mężczyzny, który jest w śpiączce i okazuje się, że musi uratować Ziemię przed asteroidą. I on jest sam gdzieś tam właśnie w kosmosie, ponieważ wszyscy jego współtowarzysze tej misji już zginęli i on właśnie był w tej śpiączce, nie wiem co tam się wydarzyło, bo to chyba też nie wynikało z opisu. Coś się stało w każdym razie, że wszyscy umarli, a on jedyny przeżył, wybudził się z tej śpiączki i okazało się, że jest zupełnie sam właśnie bardzo daleko od domu, gdzieś w przestrzeni kosmicznej i musi ocalić ludzkość przed tą asteroidą. Także brzmi to naprawdę nieźle. Jestem ciekawa, jak to wyszło w praktyce, ponieważ z tego, co pamiętam, to Andy Weir pisze w taki dosyć zabawny sposób i naprawdę mimo tego, że w Marsjaninie było sporo takich naukowych informacji, to było to wszystko podane w taki bardzo przystępny sposób, taki naprawdę wciągający. Także mam nadzieję, że i ta książka mnie wciągnie. Bardzo jestem tego ciekawa. Okej, i tak mniej więcej przedstawiają się moje plany na czerwiec. Natomiast tak jak wspomniałam, one nie są do końca sprecyzowane, ponieważ ja nie wiem, na co w danym momencie będę miała ochotę. Są jeszcze takie książki, o których Wam tutaj nie mówię, których nie przeczytałam w maju, to pewnie się domyślicie, jeżeli oglądaliście mój TBR i za chwilę obejrzycie podsumowanie, które chciałabym jeszcze przeczytać, ale tak myślę, że zostawię sobie je na wakacje, bo czerwiec jeszcze mam trochę zabiegany, natomiast w wakacje to już będzie taki oddech totalny, także będę miała czas na grubsze i na poważniejsze książki. No i dalej oczywiście czytam Przeminęło z wiatrem, którego jeszcze nie skończyłam i też chciałabym w końcu tę książkę nadrobić, więc mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu mi się uda dosyć mocno nadgonić tę książkę, bo ostatnio przyznam szczerze, trochę ją porzuciłam na rzecz innych. Tak więc zobaczymy, jak ten czerwiec ostatecznie będzie wyglądał. Na ten moment to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi planami czytelniczymi na czerwiec, to oczywiście komentarze są od tego. Czekam na nie zawsze i czytam je z przyjemnością. Staram się na nie na bieżąco odpowiadać albo chociaż zaserduszkować, żebyście wiedzieli, że przeczytałam ten komentarz. Także bardzo Wam za wszystkie komentarze dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!